Szczęść Boże w czwartą niedzielę zwykłą w ciągu roku. Kiedy myślimy o błogosławieństwie, wyobrażamy sobie spokój i dostatek z pasmem sukcesów. Ale błogosławieństwa według Jezusa jest przeciwieństwem naszych wyobrażeń. Kiedy nikt o Tobie nie wie, kiedy jesteś ubogi, kiedy doświadczasz niesprawiedliwości albo głodu, jesteś właśnie błogosławionym człowiekiem. Bóg w każdej trudnej sytuacji chce prowadzić człowieka do błogosławieństwa. Te 8 zwrotów o szczęściu jest dowodem, że Bóg nigdy nie gra przeciw człowiekowi. Zawsze jest po naszej stronie. To jednak wcale nie oznacza, że będzie nam łatwiej. Mimo wszystko Bóg wykorzysta każdą sytuację, by prowadzić nas do świętości. Błogosławieństwa skierowane są do wszystkich. Ten tekst kazania na górze zmienia ludzką hierarchię wartości. Stawia nam na nowe wytyczne, które dziś są bardziej cenione niż te, które oferuje świat. Ubóstwo przeciw bogactwu, cichość przeciw sile, walka o sprawiedliwość przeciw egoizmowi i wygodzie, miłosierdzie przeciw zatwardziałości serca, czystość serca przeciw zmysłowości. Wszystko to, czego w nas nie ma i do czego nawet wielu nie porywa się, by w swoim życiu zacząć szukać tych cech, Jezus wskazuje jako ważne. Kolejny raz, kiedy podpowiada nam i przypomina, że Bóg widzi świat zupełnie inaczej niż my. Te błogosławieństwa, choć są paradoksalne, to jednocześnie są realistyczne. Zmuszają nas do stanięcia twarzą w twarz wobec tego, przed czym uciekamy. Jak wspomniałem, nie będzie nam łatwo żyć, bo dążenie do takiej doskonałości wymaga trudu. To nie są tanie świecidełka, jakie proponuje nam świat, który odrzuca to, co wartościowe. Żyjemy w czasie, kiedy religia uważana jest za dewocję, słabość charakteru, nie pasuje do dzisiejszego ustroju i mody. Błogosławieństwa są wskazaniem, jak być współczesnym świętym. Święty nie jest nieskazitelny, jak to kiedyś przedstawiano. Nie jest ani perfekcyjny, ani idealny. Nawet moralnie nie jest nieskazitelny. Chociażby święty Paweł, Augustyn, Ignacy z Loyoli. Oni w swoim CV mają zapisane kilka mrocznych i wstydliwych stron. To, co świadczy o ich świętości, oparte jest o pokorę i otwarcie na miłość Boga. A do takich postaw jesteśmy zdolni. Błogosławieństwa dodają aromatu naszemu życiu, w którym Pan uczestniczy. Zarówno w mojej i Twojej historii życia On jest obecny. I kiedy tylko zobaczymy ostatnie zdania, które mówią o prześladowaniu, nie powinniśmy się lękać. Głoszenie Jezusa i Ewangelii będzie sprawiać wiele przykrości ze strony ludzi. Ale jak mówi Jezus, to tylko powód do radości i uwielbienia Boga. Im więcej spójności w słowie i czynie mówiącym o naszej wierze, tym więcej będzie oporu przeciw nam. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie, mówi Jezus. Błogosławić powinniśmy każdemu, bo błogosławiąc innych, czynimy także dobro dla siebie. Obdarzając ludzi dobrym słowem, idziemy drogą naszego zbawienia. Nawet jeżeli to się dokonuje w wielkim trudzie i wydaje się takim mozolnym zajęciem, to daje gwarancję doskonałości i mądrości. Życie według tych zasad przypomina górską wędrówkę. Najpierw widzimy kilka szczytów, na które musimy się wdrapać. Gdy na nie docieramy, przed nami malują się kolejne, znacznie wyższe. I tak pniemy się z każdym krokiem coraz wyżej i wyżej. Kiedy docieramy na ostatni i patrzymy w dół, to te już pokonane wydają się takie banalnie proste w tej drodze. Każde więc z błogosławieństw jest jednym ze szczytów, który możemy zdobyć. Ale w tym wszystkim zapewne jedno pytanie nie daje nam spokoju. Czy my temu podołamy? Czy to nie jest szaleństwo, by tak się sprzeciwiać światu i iść pod prąd? Szukając odpowiedzi na tak postawione dylematy, pomyśl, że ufając Panu i wierząc, iż On może z tego wycisnąć dla Ciebie największe dobro, ileż będzie w tym szczęścia, którym możesz obdarować innych? Nie musisz dokonywać wielkich czynów. Każdy uczynek miłosierdzia wobec najsłabszego, pocieszenie smutnego, obrona atakowanego, modlitwa zapotrzebującego, to wszystko przybliża Cię do Jezusa i czyni błogosławionym. Stać nas na takie gesty. Nawet więcej możemy z siebie wykrzesać, o ile nie będziemy się lękać. Masz dziś do wyboru albo usiąść i płakać, że już nic nie zmieni się i wszystko jest przeciwko Tobie, albo próbować zwalczyć tę sytuację ludzkimi sposobami, albo też wyciągnąć puste ręce do Jezusa i zwrócić się do Niego o pomoc. Od nas zależy,
czy dzisiejszą Ewangelię potraktujemy jak religijną poezję, czy jako słowa, które dają szczęście w nieszczęściu. Do zobaczenia z Panem Bogiem.